Cześć i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który bardzo dawno się nie pojawiał, a mianowicie z poleceniem książek. Ale nie byle jakich książek, bo mam tutaj dzisiaj ze sobą jedną trylogię, którą bardzo bym chciała, żebyście przeczytali i mam nadzieję, że do tego Was przekonam. A mówię tutaj oczywiście o Sadze o zielonych kościach, czyli kolejno o książkach Miasto Jadeitów, Wojna o Jadeit i Wielkiego Grubasa, czyli Dziedzictwo Jadeitu, która jest trzecią częścią całej tej trylogii i trzeba przyznać, że razem tworzą one niezłego grubaska. Zacznijmy sobie może od takiego delikatnego zarysowania fabuły pierwszej części, czyli tego, co tutaj się dzieje i co poznajemy właśnie w mieście Jadeitu. A poznajemy tutaj wyspę Kekon, która jest jedynym na świecie miejscem, gdzie można wydobywać taki jadeit, które daje troszeczkę takie nadprzyrodzone zdolności osobom, które są w stanie go nosić, bo nie każdy może się nim posługiwać. I poznajemy w pierwszej części jedną z dwóch rodzin największych klanów w całym Jallunie, czyli w stolicy właśnie Kekonu, która jest rodziną właśnie Zielonych Kości, czyli tych osób, które jadeitem mogą się posługiwać i które kierują się swoimi zasadami, wiecie, zasadami w sensie właśnie Zielonych Kości, czyli tak jakby pewnego rodzaju mafii, która jest uzasadniona, jej istnienie jest uzasadnione, bo kiedyś te osoby miały za zadanie bronić wyspy przed cudzoziemcami, którzy chcieli właśnie posiąść ten jadeit i przystosować sobie obywateli tego kraju. Teraz już te czasy wojen minęły i osoby, które właśnie jadeitem chcą się posługiwać i mogą się posługiwać, zaczynają ze sobą walczyć, bo powstaje pewien lek, który również innym osobom umożliwia korzystanie z tego jadeitu, co właśnie Zielone Kości uważają, że jest wynaturzeniem i nie powinno mieć miejsca. I właśnie rodzina Kaulów, których tutaj poznajemy, działa właśnie mocno honorowo i stara się trzymać tej tradycji, że tylko Zielone Kości mogą używać jadeitu i zaczyna ona walczyć o pozycję, o swoje dzielnice w tym mieście, o swoich jakby obywateli, czyli osoby, które są przystosowane klanowi bez szczytów, bo tak się nazywa ten klan, i walczą oni przeciwko klanowi Góry, który kiedyś był ich współtowarzyszem i kiedyś razem oni tworzyli jeden klan, potem się rozbili i w tym momencie właśnie w historii walczą oni o pozycję, o władzę i o to, żeby jadeit był używany tak jak dawniej, bądź też, żeby gdzieś tam się rozwijać, powiedzmy. I to, co muszę wspomnieć już na samym początku, to to, że akcja w tych książkach toczy się na przestrzeni praktycznie 30 lat. Więc możecie się domyśleć, że jest tutaj bardzo dużo akcji, jest tutaj bardzo dużo rzeczy, które się dzieją i musimy tutaj cały czas być skupionym na tym, co się dzieje. Jeżeli czytaliście pierwszą część i jesteście troszeczkę niepewni co do tego, jak będzie to wszystko dalej wyglądało, to tutaj mamy pierwsze 2 lata, więc to nie jest za dużo. To jest najcieńsza książka, ale tutaj poznajemy tylko i wyłącznie 2 lata z życia bohaterów, więc to nie jest za dużo i skupiamy się właśnie głównie na wojnie klanów, czyli na takim dosyć zamkniętym świecie. Mamy tutaj takie typowo, powiedziałabym, mafijne wydarzenia, ale jest to tylko i wyłącznie początek, więc jeżeli Was to odstraszało, to mam nadzieję, że sięgniecie nadal po dalsze części, bo dalej już jest tylko i wyłącznie lepiej. W tej części na przykład akcja toczy się na przestrzeni bodajże około 6 lat, więc tutaj już jest troszeczkę dłużej rozciągnięta ta akcja i wykracza ona troszeczkę poza wyspę Kekon, bo dużo mocniej skupiamy się na kraju Espeni, który jest chyba jednym z najbliżej osadzonych jakby miejsc do tego właśnie, do tej wyspy. I tutaj zostaje wysłana jedna z osób, która z klanem bez szczytów ma dosyć dużo wspólnego. Nie będę Wam tutaj zdradzać co, kto, dlaczego i kiedy, ale tutaj bardzo duże znaczenie ma właśnie polityczne ten kraj i dużo większe znaczenie on będzie miał jeszcze w kolejnej części, a mianowicie w Dziedzictwie Jadeitu, który, uwaga, tu wszystko, co się z tym klocku dzieje, toczy się na przestrzeni 20 albo 20 kilku lat. Więc wierzcie mi, macie na co czekać, bo akcja naprawdę toczy się błyskawicznie, mimo że ona jest rozciągnięta na prawie 3 dekady. Tak jak Wam mówiłam po pierwszej części, możecie mieć trochę wrażenie, że ten świat jest zamknięty, że bardzo mocno skupia się na mafijnych takich wydarzeniach, na mafijnym świecie, ale nie moglibyście być bardziej w błędzie, bo z części na część ten świat coraz bardziej się rozwijamy, poznajemy coraz większą część tego świata i coraz większe znaczenie Kekonu właśnie w świecie i na arenie międzynarodowej, bo oni też zaczynają gdzieś tam brać udział w różnych wydarzeniach, w różnych
gospodarczych sprawach, do których do tego czasu nawet nie przykładali żadnej wagi, bo skupiali się tylko i wyłącznie na swoim jadeicie, który dawał im pewnego rodzaju przewagę nad innymi krajami, ale z drugiej jednak strony on ich bardzo mocno wykluczał, jako że byli jedynym miejscem, w którym ten jadeit mógł być wydobywany, ale którym nie chcieli się dzielić ze światem, więc poniekąd byli wykluczeni i właśnie poznajemy tutaj tą historię, kiedy oni zaczynają mieć jakieś znaczenie, zaczynają coś tam działać w świecie i dużo bardziej jakby ta akcja nie jest już tak bardzo skupiona na właśnie wojnach między klanami, które, wierzcie mi, przez całą trylogię one się toczą, ale nabierają troszeczkę inny wymiar, bo nie mamy już tutaj, wiecie, takich typowych walk, napadów i tego typu różnych rzeczy, które mają miejsce w pierwszej części, ale zaczynamy tutaj dużo bardziej zagłębiać się w jakieś takie polityczne intrygi, w jakieś taktyczne zagrywki, w taką akcję, która jest dużo bardziej rozległa, która się nie skupia tylko na tym, żeby coś zrobić teraz już natychmiast, ale żeby robić takie małe kroczki do wielkiego wydarzenia, które będzie się działo nawet za kilka lat. Więc dużo więcej jest tutaj planowania, dużo więcej jest tutaj taktyki, dużo więcej jest tutaj takich przemyślanych akcji i sytuacji. I to jest coś fantastycznego, co sprawia, że te książki z części na część robią się tylko i wyłącznie lepsze. To jest coś, co jest dosyć fenomenem, jeżeli chodzi o trylogię, bo bardzo często jest tak, że druga część jest jednak trochę gorsza od pierwszej i nie dorasta ona tym oczekiwaniom. A jeżeli chodzi o tę serię, to powiem Wam szczerze, że w momencie, w którym ja czytałam drugą część, to ja miałam takie, co tu się dzieje? I już nie mogłam się doczekać, aż sięgnę po kolejną, czyli po Dziedzictwo Jadeitu. I zrobiłam to błyskawicznie po zakończeniu drugiej części. To mi się praktycznie nigdy nie zdarza, żebym ja sięgała po kolejną część zaraz po tym, jak skończyłam pierwszą. System magiczny, o którym wcześniej Wam nie wspominałam, a muszę oczywiście to zrobić, bo jest on jedną z takich, wiecie, najbardziej ważnych elementów tej całej trylogii. Mamy tutaj właśnie jadeit, którym nie każdy może się posługiwać, a który daje ludziom nadprzyrodzone umiejętności, głównie umiejętności bojowe, ale nie tylko. Mamy tutaj na przykład umiejętność siły, która sprawia, że no właśnie, oni posiadają dużo większą siłę, więc mogą uderzać też dużo większą mocą, ale też umiejętność, która jest stalą, czyli mogą się jakby pokryć w taką niewidoczną stal, która sprawia, że też dużo ciężej jest ich zranić, przez co mogą dużo, jakby dużo efektowniej walczyć, efektywniej. Ale jest też umiejętność postrzegania, czyli na przykład mogą zobaczyć, ile aury jest w danym otoczeniu, czyli ile osób tam jest, czy w danej aurze jest jakieś niebezpieczeństwo, bo ktoś na przykład chce ich zabić, czy ktoś jest zdenerwowany i tego typu rzeczy. Więc to jest dosyć fantastyczny system magiczny, który ma swoje limity i swoje możliwości. Bo nawet osoby z największą ilością jadeitu i z największym doświadczeniem nie są w tej historii, wiecie, niepokonane. I za każdym razem, kiedy my możemy śledzić ich losy, to i tak musimy się obawiać o to, czy oni przeżyją, czy nie. No bo są różnego rodzaju sytuacje i wszystko się może tam wydarzyć. I te ich moce mają swoje ograniczenia. To nie jest tak, że jak ktoś ma, nie wiem, 3 kilo jadeitu na sobie, to znaczy, że nikt go nie pokona i on będzie żył wiecznie. Tak to tutaj nie wygląda i wszystko, co oni jakby robią, ma swoje konsekwencje. Jeżeli oni wykorzystują za dużo swojej mocy, to to ma jakieś odzwierciedlenie na to, co się z nimi dzieje. Więc to nie jest tak, że oni mogą sobie używać tego dowoli i nic im nie będzie. To nie jest tak, że moc tego jadeitu jest nieograniczona i nie muszą się oni niczym przejmować. Ma on swoje ograniczenia, swoje limity i to, co można zrobić z nim, jest dosyć ograniczone i ma on konsekwencje na ludzi, którzy z niego korzystają. I likwiduje to takie absurdalne sytuacje, że jakiś bohater jest bezpieczny i komuś nie grozi żadne, wiecie, zagrożenie. Tego tutaj nie ma, bo nasza autorka nie ma problemu z uśmiercaniem osób, które my moglibyśmy polubić. I parę takich osób zginęło w tej całej trylogii. Ja nie będę ukrywać, że kilka osób, które bardzo lubiłam, tutaj zginęło. Oczywiście nie będę się zagłębiać w to, kto, kiedy, jak i tak dalej, ale nie przywiązujcie się za bardzo do bohaterów, tak jak ja to zrobiłam. A jeżeli już o bohaterach mowa, to muszę powiedzieć, że dla mnie to są chyba najlepiej dopracowani bohaterowie, o jakich ja czytałam, a już na pewno najlepiej dopracowani od paru lat. Bo każdy z bohaterów ma swoje autentyczne jakby cechy, które ciężko pomylić z kimkolwiek innym. Tutaj każdy się różni od siebie i nawet jakbyście czytali dialog między dwoma osobami, i nie dostalibyście imion tych osób, kto z kim rozmawia, to moglibyście to wywnioskować przez to,
jakimi wartościami się kierują, jakie przekonania mają i jakimi osobami są. Jeżeli chodzi o właśnie bohaterów, to ja jestem w tym zakochana i jestem bardzo mocno pod wrażeniem tego, jak autorka sobie poradziła, bo mimo tego, że każdy z bohaterów kieruje się własnymi wartościami, to oni potrafią te wartości też wmanewrować jakoś tak właśnie w zmieniający się świat, potrafią uczyć się na swoich błędach, potrafią się dopasowywać do świata, nie tracąc właśnie tej iskierki samego siebie. I to jest coś fantastycznego i ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak to wszystko było tutaj ograne, jak wielu bohaterów było wprowadzonych tutaj, bo to nie jest tak, że my mamy tylko czwórkę czy piątkę bohaterów, jest ich naprawdę ogromna ilość i każda z tych osób pojawia się po coś. To nie jest tak, że oni są wrzuceni, a żeby było jakoś tam więcej bohaterów. Tu każdy ma znaczenie i los każdego z tych bohaterów, który nawet, nie wiem, powiedzmy zginął w pierwszej części, to, że zginął w pierwszej części, to miało jakieś znaczenie na przykład w trzeciej części. I to wszystko się tyczy właśnie tej książki. Tutaj wszystko, absolutnie wszystko ma znaczenie. Nic tu się nie dzieje bez powodu. Nawet drobne sytuacje, nie wiem, które dzieją się na początku książki, mają znaczenie nawet za parę lat. Jakieś drobne decyzje naszych bohaterów, one się mogą na nich odbić, mogą mieć konsekwencje, ale mogą też im sprzyjać za parę lat. Więc nic, kompletnie nic, nie jest tutaj wrzucone tylko po to, żeby upchać coś, żeby ta książka była dłuższa, żeby coś się działo. Wszystko ma znaczenie. I możecie się spodziewać, że cokolwiek by się nie działo, to gdzieś tam odniesienie do tego będzie później w książkach. Może nie odniesienie bezpośrednie, ale zdarzy się coś, co na przykład było zapoczątkowane tą drobną rzeczą. No i właśnie akcja. Akcja, która od samego początku pierwszej części toczy się bardzo szybko, bardzo wartko. Tam się cały czas coś dzieje, tam wszystko prowadzi do czegoś. Nie ma tutaj momentów przestoju, bo wszystko ma znaczenie i sprawia, że my od samego początku do samego końca książki jesteśmy w nią wciągnięci i chcemy czytać tylko i wyłącznie więcej. Nie możemy sobie pozwolić na taki moment, gdzie nie jesteśmy skupieni. Ale to też nie jest tak, że musicie siedzieć nad książką i się murzyć, żeby wiedzieć o co chodzi, ale sprawia to, że my jesteśmy troszeczkę tacy od samego początku podenerwowani, jeżeli chodzi o losy bohaterów, jeżeli chodzi o losy całego Kekonu, jeżeli chodzi o losy ogólnie klanów i tego wszystkiego. My jesteśmy bardzo zaangażowani w to wszystko. Nie pozwala nam się od tego oderwać i uspokoić troszeczkę, powiedzmy, swoich myśli, bo wszystko tutaj kompletnie sprawia, że my jesteśmy wrzuceni w tą historię, wciągnięci w nią i zaangażowani całym sobą. Mam nadzieję, że jeżeli czytaliście nawet pierwszą część tej trylogii, czyli Miasto Jadeitu, i mieliście takie wrażenie, że no spoko, ale nic szczególnego, to że troszeczkę chociaż Was przekonałam do sięgnięcia po dalsze części, bo tak jak mówię, tutaj i tutaj jest tylko i wyłącznie lepiej. Jeżeli chodzi o w ogóle Dziedzictwo Jadeitu, czyli o ostatnią część, to jest książka, w której dzieje się maksymalnie dużo. Wyobraźcie sobie akcję, która się tyczy na przestrzeni 20 lat, ale w niej się dzieje tyle, że nawet nie macie takiego wrażenia. I jeżeli chodzi o to, że właśnie ta akcja jest tak rozciągnięta na 3 dekady prawie, to musimy mieć tutaj troszeczkę dziur, powiedzmy, fabularnych i, wiecie, przeskoków czasowych. Z tym, że to nie jest tak, że te dziury są niewypełnione, bo autorka bardzo łatwo nam zapełnia to, co się działo w poprzednich latach. Na przykład, jeżeli mamy coś powiedziane, że nie wiem, nagle dzieje się 6 lat później, to ona bardzo szybko i bardzo prosto nadrabia z nami to, co się działo przez te właśnie 6 lat i nie mamy tutaj problemu, żeby się dopasować do historii i żeby właśnie się w niej odnaleźć. Więc to, że ta akcja toczy się na przestrzeni właśnie tak wielu lat, to nie jest minus tej historii w żadnym razie, bo my też tego tak nie odczuwamy. To największe znaczenie ma na bohaterach, którzy po prostu się starzeją i dużo inaczej podchodzą do świata i możemy też zobaczyć właśnie ten zmieniający się świat, do którego trzeba się dopasować i jak długo niektóre zmiany zajmują. I właśnie po to jest tutaj stworzone, więc tak, mam nadzieję,
że przekonałam Was do tej trylogii, że sięgniecie po nią chętniej, jeżeli jeszcze się wahaliście, czy warto, bo według mnie zdecydowanie warto. To jest jedna z moich ukochanych trylogii i jestem w stanie Wam powiedzieć, że jest to jedna z trylogii i z książek mojego życia już absolutnie. Jeżeli w jakichś momentach mówiłam tutaj dosyć chaotycznie, to mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale jak już wiemy, ja czasami, jeżeli jestem emocjonalnie związana z książką, to mam problem, żeby o niej mówić w jakiś taki mocno merytoryczny sposób. Mam nadzieję, że tutaj nie było to jakoś super widoczne. Mam nadzieję standardowo, że nie przeszkadzało Wam to zmieniające się światło, ale no cóż, jakoś trzeba sobie radzić, a wiecie, ostatnie są podrygi światła dziennego, więc stwierdziłam, że z niego jeszcze skorzystam, zamiast się tutaj wspomagać lampą. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo Was do tego zachęcam, bo daje mi to ogromnego kopa do działania i chciałabym jeszcze bardziej rozwijać ten kanał, a każda nowa osoba tutaj sprawia mi ogromną radość. Dawajcie mi też znać w komentarzach, czy zachęciłam Was do sięgnięcia po tą trylogię i czy będziecie sięgać po te wszystkie trzy tomy. I tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!